Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie taki troszeczkę inny filmik na moim kanale, bo takiego jeszcze na pewno nie było i z reguły nie robię takich filmików, ale to może być dla Was, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co się dzieje w Rossmanie, bardzo, bardzo przydatny filmik. Ja dzisiaj byłam, już wiedziałam, że Rossman szykuje dla nas mnóstwo niespodzianek w tym miesiącu. Nie mam pojęcia z jakiej okazji, ale coś tam szykują. Nie każdy zagląda tam codziennie, co drugi dzień, więc możecie po prostu wiedzieć, nie wiedzieć, co się dzieje, a naprawdę można skorzystać w tym miesiącu. I ja Wam chciałam pokazać, co Rossman dla nas przygotował. Bardzo prawdopodobne, że znajdziecie coś fajnego dla siebie. No i będziecie, ja Wam pokażę, a Wy będziecie wiedziały, że macie do Rossmana sobie pójść. Więc Rossman przygotował taką gazetkę z 1000 nowości w super cenach. I ja Wam pokażę, co tu jest i na co ja na pewno będę polować. Pewnie trzeba będzie wstać wcześniej rano, dzisiaj już jest pierwszy dzień tej promocji, bo to jest tak, że jest na każdy dzień inna promocja. Pewnie trzeba będzie wstać wcześniej iść, ale ja na szczęście mam tutaj na dole pod domem, więc to nie będzie problem. W drodze do pracy zahaczę o Rossmana. Także pierwsze promocje trwają od 8 do 14 czerwca. I to jest balsamy do ciała z AA, jest to jeszcze krem BB i jakiś krem z Garniera. Są też dezodoranty i nowa limitowanka Essence. Jak byłam o godzinie 13, to już jej praktycznie nie było. Dzisiaj, jeżeli jeszcze się załapiecie, to w promocji są takie rzeczy. I takie rzeczy. Ja dzisiaj akurat nic nie kupiłam, mimo że w tej gazetce po prostu wypatrzę, co moim zdaniem uważam za fajne i co ja na pewno kupię i na co warto zwrócić uwagę. Więc pierwsza rzecz, jaką sobie zaznaczyłam na sobotę i niedzielę, to jest zwykły pędzelek do cieni do powiek, bambusowy, i on jest przeceniony 50%, więc kosztuje tylko 9 zł. Więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Tu jeszcze Wam pokażę, co jest w sobotę i niedzielę. Ale ja tutaj nic nie wybrałam dla siebie. W sobotę, niedzielę jest coś dużo tych produktów, bo tu jeszcze mamy farby do włosów, jakiś płyn do pukania ust, pianka do golenia i zapach. No dla mnie osobiście nic ciekawego. Za to już w poniedziałek będzie bardzo fajna okazja do przetestowania sobie lakierów z L'Oreala, bo są tylko za 10 zł, czyli minus 50%. Ja nigdy takiego lakieru nie miałam, nie wiem, czy mi jest potrzebny, ale jeżeli ktoś by chciał przetestować albo bardzo lubił, to cena jest bardzo fajna. I będzie biżuteria za 5 zł, także też można się skusić. W ten sam dzień będzie też odżywka do włosów z Sayosa. Czy ja coś Wam nie ominęłam? Nie. Będzie odżywka z Sayosa, którą ja bardzo lubię i polecam, jest całkiem fajna, będzie kosztowała 8 zł. Będą też kapsułki do prania. Ciekawe. Może się skuszę na takie kapsułki. Nie wiem. Przydałoby się. Ale bajka. Proszę, starczy. We wtorek, 12 czerwca, ja będę w Rossmanie na pewno. Pójdę specjalnie po odżywkę 8 w 1 z Evelyn, która jest bardzo, bardzo zachwalana przez wiele osób i ona kosztuje tylko 2,30, 6,29, o tak. Także za tą cenę na pewno się skuszę. Tu mamy też jakieś żele, płyny do pukania, witaminki, coś tam do stóp. 13 czerwca, czyli w środę, będzie maskara Rimmel Scandalize. I słuchajcie, no mi się w tym momencie kończą maskary, tam używam 2-3 na raz, tak bywa, wykańczam je po prostu. W tej gazetce jeszcze zobaczycie kilka innych maskar, ja na pewno sobie poczytam, pooglądam inne vlogi i zdecyduję się na którąś. Być może, że na tą, bo kosztuje tylko 14 zł i myślę, że za te pieniądze można ją testować, normalnie kosztuje 28, więc pewnie się po nią wybiorę, chociaż wiem, że opinie co do niej są też bardzo mieszane. Dlatego jeszcze będę oglądać i czytać. Tutaj mam jakieś zapachy, szczoteczki do zębów. Takie tam. Tu jakoś, to jest już czwartek, 14 czerwca. Tu jakoś na tej stronie nic dla mnie ciekawego nie widać, chociaż dla niektórych może być tutaj balsam z Garniera za 10 zł tylko.
A tu za to w czwartek, ale w czwartek na pewno będę w Rossmanie, bo słuchajcie, jest tutaj w promocji ten podkład Affiniton Mineral, którego mi polecaliście. Były bardzo mieszane opinie, ale jednak chyba przeważały te pozytywne. No słuchajcie, on kosztuje w promocji 15,50. To naprawdę za podkład nie jest dużo, a może się okazać fajnym produktem, dlatego ja na pewno po niego się przejdę. No a jak już będę, to nie odmówię sobie kremu do rąk z Eveline, firmy, którą bardzo lubię, i to jest 100 ml za 2,50, więc krem do rąk zawsze się przyda. Dalej przechodzimy na kolor zielony. Nie mam pojęcia, co te kolory oznaczają. I tu nie wiem, co widzę ciekawego. Rajstopy? Niekoniecznie. Może dezodorant albo tutaj jakiś Max Slim. Może się skuszę. Intensywnie ujędrniający, żeby to przetestować, zobaczymy. Ale za to tutaj sobie w ten sam dzień zaznaczyłam krem z Dermiki przeciwzmarszczkowy na dzień. I Dermika to jest jedna z ulubionych firm mojej mamy. Ją kosztuje 33 zł, czyli świetna okazja. Na pewno albo jej kupię, albo zadzwonię i powiem, żeby sobie kupiła. Także fajna okazja. Dalej jest w następny sobota, niedziela jest Rimmel podkład Wake Me Up. To jest jakaś nowość od Rimmela, więc ja też pooglądam i poczytam recenzję. Być może, że się skuszę też na drugi podkład, bo ten kosztuje 20 zł z 40. To też nie jest dużo naprawdę za podkład. Więc słuchajcie, no jest okazja, ale chętnie, jeżeli ktoś go testował, to ja posłucham, co o nim myślicie, bo ja nie mam pojęcia, co o nim myśleć. Tylko po prostu jest okazja, więc kupię. Ale może ktoś go lubi, więc warto się przejść. Tu raczej idziemy jakieś... Słuchajcie, bo to jest chyba zielony, bo to jest coś może powiązanego z naturą. Nie wiem. Są tu takie półnaturalne rzeczy. Dobra, kolejna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, również sobota, niedziela, to jest pędzel z Eco Tools. Wybrane rodzaje i niby jest napisane, że każdy minus 50%, czyli tutaj taki jest duży pokazany i on będzie kosztował, pewnie nie on, tylko jakiś najtańszy, 15 zł, ale i tak na pędzle Eco Tools, słuchajcie, minus 50% przeceny, więc ja na pewno pójdę i wezmę pewnie ze 3. Bo to są bardzo dobre pędzle, z tego co słyszałam. No i w następnym tygodniu jakaś ziajka, znowu jakiś płyn. I tutaj będzie jeszcze ten korektor do Wake Me Up, do podkładu będzie dołączony korektor. Będzie kosztował 10 zł, czyli to też jest bardzo, bardzo fajna cena jak na korektor z Rimmela. Przeceniony z 21, czyli praktycznie większość produktów jest minus 50%. Tu Wam tylko pokażę, że jest jakiś krem z AA przeciwrozstępom. O, może to sobie kupię. Właśnie, za 20 zł przeciwrozstępom. Może coś w końcu zadziała, chociaż wątpię. Jakiś dezodorant. Sami tu możecie zobaczyć. Gazetkę też można poczytać w internecie. Także na szybko Wam tak pokażę. Bardziej się skupię na tym, na po co ja pójdę i co mnie zainteresowało. Bo niektórych rzeczy nawet nie znam. A co tu jeszcze jest? Tak możecie sobie popatrzeć. Zapachy, aromaty, szampony. Wszystko po prostu się tak można obłowić. O! Jest proszek na 15 prań. 10 zł. Chyba kupię też proszek. A dalej jest coś już bardziej, co mnie interesuje. W piątek 22 jest Maybelline jakaś maskara, bo nie mam pojęcia, co to jest za maskara, ale chętnie o niej poczytam i zobaczymy, co to będzie. Może jak będzie zbierała pozytywne recenzje, to się na nią skuszę, bo kosztuje również 16 zł. Tu jest jakiś podkładzik znowu z Astora, Skin Match, jakoś Astor do mnie nie przemawia, ale może do Was przemawia. Nawet jedzonko dla pieska się tu znalazło. Co tu jeszcze fajnego? W sobotę, niedzielę będą bambusowe rękawiczki, skarpetki nawilżające z Eco Tools i ja takiego czegoś nie mam, kurczę, na stopy by mi się przydały takie skarpetki, więc za 10,50 zastanowię się, czy może faktycznie zakupić sobie. Tu możecie zobaczyć, co tu jeszcze jest. Już się zbliżamy do końca tej pięknej gazetki.
Kolejny podkład w tej gazetce to jest L'Oreal Lumimagique. Za 28 zł. Nie mam pojęcia, co to jest za podkład, ale z L'Oreala są chyba dobre rzeczy. Więc jak za tą cenę zamiast 55 płacicie 27, to jest różnica. Za 6 zł jest płyn do płukania, to na pewno kupię. To ja tylko, wygląda, że ja tylko pranie robię, proszki kupuję i nie wiadomo co jeszcze. I kolejna maskara w tej gazetce to jest maskara Mega Volume z L'Oreala. Ja się długo zastanawiałam nad Volume Million Lashes i jeżeli używaliście tego, to dajcie mi znać, czy to jest może coś podobnego w tym stylu, bo kosztuje maskara z L'Oreala za 22 zł, no to też jest okazja i ja będę musiała przemyśleć, poczytać, na którą maskarę się skusić i na pewno coś sobie wezmę. Coś tu jeszcze zaznaczyłam. Jest jakiś Old Spice, siedzę na koniu i takie ten. Sajos lakier do włosów, Ambipur, właśnie, no właśnie. O, jeszcze jest kolejna maskara i to jest Max Factor 2000 kalorii. Wiem, że bardzo, bardzo dużo osób lubi tą maskarę, więc uważajcie na tą promocję, bo jest tylko za 15 zł ta maskara, więc myślę, że warto nawet wstać rano i sobie ją kupić, nawet bakaty porobić. I już pod koniec jeszcze jest krem BB z Garniera, który moje współlokatorki sobie chwalą. Ja jeszcze nie wiem, czy się do niego przekonam, czy nie, jest trochę jeszcze czasu, ale kosztuje 11 zł. Także tak się przedstawia ta bardzo ciekawa moim zdaniem gazetka. Widzieliście, ja wybrałam mnóstwo produktów. Mam nadzieję, że trochę osób o niej nie wiedziało i teraz się dowiedziało i pójdzie po nią do Rossmana albo zajrzy sobie na stronę Rossmana i coś skorzystacie z tych okazji, bo słuchajcie, ja tak naprawdę jako kosmetyków kupuję pielęgnację, jak już muszę, jak już mi się kończy coś na gwałturety. A tak staram się, słuchajcie, kupować na promocjach, bo ze wszystkim można trochę poczekać. A popatrzcie, ile na takiej gazetce można przyoszczędzić. Więc to taki mój trik na ten miesiąc, żeby przeżyć. Ja zrobiłam inne takie zakupy, że że muszę trochę przeoszczędzić na kosmetykach i mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i przydatny i życzę Wam miłego weekendu i mam nadzieję, że widzimy się w niedzielę w moim vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie.